Okej, okay, dobry wieczór. Już zapraszam Anię, która do nas zaraz dołączy. Jest, Ania, szybko, fajnie, bo się stresowaliśmy, ale udało się. Chyba tak, jeszcze słyszymy. Widać się Słyszymy. dobrze, słychać jeszcze lepiej, więc chyba wszystko jest zgodnie z myślą i planem. Dzisiaj moim gościem jest Ania Bibik, która jest fotografką porodową. Laureatką wielu prestiżowych nagród światowych dotyczących fotografii porodowej. W Polsce jeszcze temat chyba taki raczkujący. Coraz bardziej. I dzisiaj sobie o tej fotografii porozmawiamy tak od strony kobiet, które się na taki rodzaj fotografii, reportażu porodowego decydują. O tym w ogóle, jak to wygląda, gdyby ktoś się chciał zdecydować, jak to wygląda w Twojej praktyce, powiedzmy, fotografii porodowej. Bo myślę, że to, co jest ważne, to jest ta informacja, że zajmujesz się fotografowaniem porodów nie tylko w warunkach domowych, ale również w warunkach szpitalnych. No i myślę, że drugą część troszkę poświęcimy dla osób, które są zainteresowane zawodowo pójściem drogą fotografii porodowej. Także oddaję głos, jakbyś mogła nam powiedzieć trochę rzeczy o sobie również, skąd w ogóle ta inspiracja do fotografowania doświadczeń tak intensywnych, tak wzruszających, jakim są narodziny. Rety, trochę mam tremę, bo my w ogóle z Izą to tak się namawiamy od długiego czasu, że musimy się poznać, ale jakoś póki co nie było nam dane nigdzie się spotkać po Tak. żadnym porodzie. I tak zagadnęłam Izę, że może byśmy się zobaczyły chociaż online. Na online. No i tak wyszło, nie jesteśmy super Cię widzieć i tak w ogóle wow, fajnie pogadać, będzie na pewno. Skąd ta inspiracja? Wiesz co, tak naprawdę przyszło to do mnie po prostu z internetu, tak? Ja gdzieś tam szukając po takiej fascynacji w ogóle wejścia w ogóle w temat fotografii, no szukałam takiego swojego miejsca, który rodzaj fotografii jakby dawał mi taki spełnienie, ale też takie no, satysfakcje, tak? Gdyż ja normalnie mam swoją pracę i zarabiam na chleb zupełnie jakby inaczej. Natomiast fotografia była takim od zawsze moim wytchnieniem, formą jakby takiego wyrażania siebie, mojej przestrzeni. No i chciałam, żeby po prostu mieć z tego jak najwięcej satysfakcji, takiej po prostu właśnie spełnienia. Gdzieś tam zaczęłam od studia, no miałam przeróżne pomysły i różnej fotografii próbowałam i gdzieś cały czas czułam, że no gdzieś to nie jest to. I tak naprawdę zrządzenie takiego przypadku trochę, bo wertując gdzieś tam w internecie, gdzieś tam w temacie kobiet w ciąży, bo wtedy akurat współpracowałam z takim studio dla kobiet w ciąży, Bali Session Studio, jakby tutaj pozdrawiam, bo to gdzieś moje początki profesjonalnej w ogóle fotografii. Natrafiłam na wyniki konkursu właśnie międzynarodowego fotografii porodowej i powiem Ci, że jak zobaczyłam te zdjęcia, no to po prostu się popłakałam. Mnie to po prostu uderzyło, nie? I tak naprawdę pierwsza moja myśl to automatyczne szukanie w głowie, jakby co ja pamiętam z mojego własnego, z moich trzech A własnych. miałaś reportaż ze swojego porodu? Nie, bo w ogóle nie wpadłam, wiesz, ja zawsze ceniłam fotografię i zawsze jakby dużo zdjęć wszędzie i w ogóle. Natomiast w ogóle to mnie nie przyszła taka idea, że mogłabym mieć taki reportaż, także mogłabym zaprosić fotografkę, bo to też jest tak, że ja mam kilka zdjęć tak naprawdę z tych moich porodów, zrobionych przez męża i to w ogóle to jest, on się śmieje ze mnie, że pierwszym fotografem porodowym w naszym domu to był on. I jakby ja mam przez niego kilka zdjęć, natomiast wiesz, no to nie są takie zdjęcia. No bo to jakby, no wiesz, to jest zrobione gdzieś tam w przelocie, bo się tam zapomniało, bo było coś ważniejszego i ja chciałam, żeby mnie trzymał za rękę i mówił mi to, co położę, Tak. żebym nie mówiła, bo nie rozumiałam, co one mówią do mnie, a nie żeby mi robił zdjęcia, nie? W ogóle to nie było jakby w takim, wiesz, no priorytecie żadnym, nie? I dla niego też to było wielkie, wielkie przeżycie za każdym razem, więc no jakby te kilka fotek, no to gdzieś tam jest zrobionych, no ale
no wiesz, to nie są takie zdjęcia. Ja co prawda sobie, wiesz, jak już się nauczyłam tam różnych możliwości programów do edycji, to ja sobie je tam, no coś poprawiła. wypiękniłam, nie? W sensie tak, żeby oddać to, co udało mu się zatrzymać, no ale wciąż to nie był ten kaliber, tak? Jak ja zobaczyłam te zdjęcia, takie przepełnione prawdą i takimi niesamowitymi emocjami z tego momentu, z tego pierwszego zobaczenia się z dzieckiem, z tego pierwszego, wiesz, przytulenia, ten taki blask i zachwyt, tak? No to po prostu, wiesz, i naprawdę zrobiło się tak mega przykro, że ja nie mam takich zdjęć, że ja nawet, wiesz, to już było tak naprawdę prawie 2 lata po moim ostatnim porodzie i ja sobie uświadomiłam, że ja nie pamiętam takich szczegółów, tak? Jakby w ogóle, czy wiesz, nie widzisz siebie w porodzie, to jest jakby pierwsze, w ogóle nie masz szansy siebie zobaczyć z boku, a dwa, no to po prostu nie pamiętasz. No po prostu nie pamiętasz. I ja też miałam taką, natychmiast taką tęsknicę, nie? Bo myślę sobie, kurczę, ze ślubu otwieram album i chociaż już jest, no właśnie wczoraj 13 lat, no to wszystko dobrze tam sobie można przypomnieć, taka zewnętrzna pamięć to jest emocjonalna, a no w przypadku tego porodu nie. No i powiem ci, że tak mnie to po prostu poruszyło, że zaczęłam wertować w ogóle, czy ktoś w Polsce to robi i dlaczego właściwie właśnie ja na to nie wpadłam. No i okazało się, że tak naprawdę no nie ma tego. Gdzieś tam ktoś pojedynczo coś pokazuje, ale no jakby nie ma tej idei, tak? Jakby ona w ogóle nie staje, tak? Wiesz, jak kobieta jest w ciąży, to wie, że zdjęcia z brzuchem sobie może zrobić. Właściwie tak. Od, wiesz, zdjęć po prostu gdzieś tam w studio, w bieliźnie, po zdjęcia w basenie, czy w ogóle w plenerze na goło i nie na goło, no po prostu wszystko jest możliwe, tak, i jakby później wiesz, że jest możliwość tam z dzieckiem noworodkowa i też albo taka przebierankowa w koszyczkach, albo lifestyle, albo w ogóle no też tak, różne tak. kombinacje, a w ogóle w głowach nie staje taka idea, że właśnie może w ten dzień, tak? Poza tym, wiesz, to też jest ważne, że my na tych sesjach ciążowych, noworodkowych pozujemy. Bardziej, mniej, staram się, jakby wiem, że fotografowie starają się, żeby te sesje były maksymalnie takie spontaniczne, lifestyle'owe, ale nie oszukujmy się, w porodzie, zwłaszcza już na pewnych etapach porodu, nie da się pozować, chociaż bardzo byśmy chciały, więc jakby to jest, myślę też, żebyś podkreśliła, bo czasami padają takie pytania, komentarze, a co tam fotografować, to nie jest do fotografowania, bo pojawia się taka myśl z poziomu, że ty robisz zdjęcie krocza, tak? Że to jest takie... No tak, a tak, nie... no, tak, tak, wiesz, to jest... wczoraj chyba padło w ogóle na takiej grupie facebookowej, właśnie, bo ja tam wrzuciłam naszą informację o naszym live'ie, na grupie Porody Domowe Polska i no i tam właśnie zapytam dziewczyny, co myślą. No i to jest takie, wiesz, naprawdę w dużej mierze taka pierwsza reakcja to jest, przepraszam, nie wiem, czy mogę brzydko powiedzieć, what the fuck. Bo ty, powiedz, Aniu, bo czy ty jesteś, że tak brzydko powiem, jak to był taki program kiedyś z kamerą wśród zwierząt, tak. Czy ty jesteś obiektywem wśród krocza, można by zapytać? Wiesz co, i właśnie to jest, tutaj pokutuje taki filmowy obraz porodu, nie? Że to jest po prostu, wiesz, no co jest w tych serialach, co w tych filmach jest, nie? Kobieta krzyczy, jest jakieś straszne coś, wyskakuje krew, tak? Wyskakuje dziecko, krzyczy, wszystko trwa 5 minut i w ogóle... No, ja to tam mam takie określenie jedno, ale już nie będę go przywoływać. I w ogóle, wiesz, w tej mojej drodze, jakby tej przygodzie z fotografią z narodzin, ja odkryłam jedno, że w Polsce słowo poród boli. Po prostu to jest takie skojarzenie. Natomiast ja jak zaczęłam o tym wszystkim myśleć, co mnie porusza, dlaczego ja chcę fotografować to i dlaczego w ogóle, skąd ten pomysł i idea, to w ogóle ja nie fotografuję porodu. Ja fotografuję narodziny. Ja fotografuję to pierwsze spotkanie i jakby tą emocję i ten czas czekania i nawet jeżeli tam jest fizjologia i jest ból, no bo wiadomo, że w porodzie jest ból i nikt nikogo nie będzie oszukiwał, to jest tylko tło i każdy skurcz przybliża cię tylko do tego spotkania i powiem ci, że jest tak, że dziewczyny czasem mówią, wiesz Ania, no
na tych zdjęciach rzeczywiście, jak te mamy są z tym maluszkiem i go tak pierwszy raz tulą, i w ogóle to jest, no, to jest, mówię, najpiękniejsze zdjęcia noworodkowe ever, tak? Jakie możesz w ogóle mieć. No to ten pierwszy etap, no to może tak niekoniecznie ja to chcę pamiętać. Tylko właśnie to jest tak, że no ja tobie nie muszę tego mówić, ale może powiem tak tu naszym dziewczynom, że przecież poród nie trwa 5 minut. To są często bardzo długie godziny, gdzie nie boli permanentnie, tak? To jest wspaniały czas, kiedy tak naprawdę rodzice są razem w tej sytuacji, kiedy wspaniale się wspierają, jest tak dużo miłości i niesamowita jest ta relacja w tym czekaniu i ja się na tym skupiam, ja to fotografuję. I oczywiście, wiesz, tam pod względem fotograficznym na pewno to jest pytanie, jak fotografować ból, tak? I jak go pokazywać na zdjęciach. Natomiast pokazywanie bólu nie jest moim celem, tak? Ja nigdy go nie pokazuję dosłownie, bo nie mam tej potrzeby, tak? Jakby wolę go zostawić jakimś niedopowiedzianym, tak, żeby kobieta miała taką własną przestrzeń do jakby interpretowania i przypominania sobie tego, co chce z tych jakby trudniejszych sytuacji w porodzie zapamiętać. Natomiast to, co ja chcę dla niej złapać, to przede wszystkim właśnie tą miłość, tą relację, to jak jest dzielna, tak? To jak wspaniale sobie te emocje, radzi. Które się Tak, zmieniają, tak? Dokładnie. I tą ekscytację, tak? I naprawdę tego w tym porodzie, w tym etapie porodu jest bardzo dużo i to są naprawdę, no, bardzo takie przejmujące momenty. No a później, jak już jestem dziedziuś, no to jest po prostu, no wow, nie? Natomiast sam efekt, wiesz, sam ten moment narodzin już ten taki, kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny, to ja mówię trochę tak, to nie jest dla mnie jak polewanie główki na chrzcinach, tak? Bo też ja się zawsze spotykam, staram się porozmawiać z rodzicami, jeżeli nie jest możliwe spotkanie na żywo, no to chociaż właśnie online, tak? Tak, żebym właśnie zrozumiała po pierwsze, skąd u nich taki pomysł, dlaczego oni chcą i jak chcą, jakie mają wyobrażenia właśnie na ten temat, jak sfotografować fizjologię i sam ten moment narodzin. Bo ja fizjologii nie szukam, tak jakby ona nie jest mi w ogóle potrzebna. Natomiast zawsze kobiety pytam, jak chciałabyś, żebym złapała ten moment, właśnie ten właściwy przechodzenie na świat. I czasem kobiety mówią, rety, ja chcę zobaczyć, jak to dziecko jest w tym moim kroczu, tak? I ja to chcę zobaczyć, normalnie tego nie widzę i ja to chcę zobaczyć. I ja wtedy mówię, okej, spoko, jak będzie tylko taka sposobność, bo wiadomo, że to jest taki żywioł, że nie da się tutaj nic zaplanować, jaka będzie pozycja, jak, no, jaki będzie układ, wiesz, w ogóle, gdzie będzie, tak, gdzie tak. Gdzie będzie ten moment. Ale mówię, dobrze, zrobię wszystko, jakby co będzie możliwe, żeby po prostu ten moment, tego krocza pokazać to w taki sposób, no, artystyczny, tak? Żeby to po prostu było jakby ten moment takiej niesamowitości przychodzenia na świat, a nie, że tak powiem, fizjologia krocza. Ale są też kobiety, które mówią, ja tego nie widzę normalnie, tak to natura urządziła i ja tego nie chcę widzieć, tak? Po prostu wolę, żebyś stała tak jak, nie wiem, partner na przykład przy tam mojej głowie i po prostu okej, okay, ten pierwszy moment, kiedy ja przytulam dziecko, tak, taki, o, wiesz, jakby widok, natomiast w ogóle krocze mnie nie interesuje. Tak samo omawiam, wiesz, czy chcą mieć sfotografowane łożysko na przykład, nie? Bo też są dziewczyny, które są bardzo zafascynowane tym, jak to wygląda i też jest bardzo dużo takich przecudnych zdjęć, gdzie widać łożysko jak drzewo życia, tak? I to są, no, też no, bardzo takie piękne, artystyczne zdjęcia, ale są kobiety, które jakby nie mają tej fascynacji i wtedy zupełnie jakby nie. Są też takie, wiesz, przypadki, kiedy ja jak oddaję zdjęcia, mówię, ok, to są zdjęcia w galerii dla ciebie i dla męża, czy tam partnera, ale na przykład, wiesz, kobiety mówią czasem, wiesz, ja bym chciała zobaczyć to krocze, ale żeby dla mnie, tylko i wyłącznie dla mnie, tak? Jakby żeby tego tam nikt więcej nie oglądał i wtedy nie do albumu dla jest teściowej. Tak, jest osobna galeria, tylko dla niej, tak? Żeby ona mogła sobie po prostu zobaczyć te zdjęcia, zachować bądź skasować, co będzie chciała z nimi zrobić, ale jakby, wiesz, w ogóle to może właśnie zrobić tak, że nawet tego nie widzi partner, tak? Tu jakby
możemy po prostu jakby tak umówić się, żeby ta intymność, czy jakby potrzeba jakby podzielenia się tą intymnością, no, była w zgodzie z tą osobą fotografowaną, więc ja tutaj staram się podczas tego spotkania jakby poznać takie, jakby ja to mówię, zawsze ramy, w ramach których powinnam się, wiesz, poruszać, a później no to jest tak, że tak powiem, mój job, żeby to jakby wszystko ograć, bo no to nie jest sesja, tak? Także ja jak przychodzę, no to jakby jestem takim no, obserwatorem. To jest, ja to mówię, reportaż z narodzin, dlatego że no, ja fotografuję jak jest, ale staram się, to jakby po mojej stronie jest, żeby znaleźć taką kompozycję, taką perspektywę właśnie, żeby to było przyjemne dla oka, jakieś takie, wiesz, właśnie uwypuklone to, co ja chcę przekazać tymi zdjęciami, a nie fizjologia. Czasem, wiesz, na tych amerykańskich fotografiach jest dużo fizjologii. Oni mają taki trochę teraz skręcenie w taką naturalistyczną stronę, tą fizjologię, natomiast to, znaczy trochę, ja w ogóle tego nie szukam, szczerze mówiąc, to jest dla mnie takie mniej, choć mówię, jak mama mówi, tak, chcę, klient nasz pan. No właśnie, bo tak, to jest niesamowite, bo te zdjęcia są piękne, jak u siebie można na profilu przejrzeć, czy na stronie, ale one też nie pokazują, że poród jest wcale takim zjawiskiem lukrowanym, bo tam widać ten pot, widać ten wysiłek kobiety, widać to zmęczenie, widać też twarz partnera, która ma różne oblicza na tych zdjęciach. Ciekawości, czasem zdumienia, czasem jakiegoś niepokoju. A czasem tata śpi, to chyba z Żelaznej takie zdjęcie ze szpitala na Żelaznej się z sali porodowej przechwyciło, że mama tam, już nie pamiętam, czy ona stała przy linie, ale w tle z tyłu, mistrz drugiego planu, śpiący tata chyba na worku, sako i na materacu. Tak, Iza, to po prostu, bo to Boże, to była 4 rano, poród zaczął się, tam gdzieś o 20 się zaczęły skurcze, więc jakby wszyscy byliśmy po całym dniu, no bo to wiesz, no nigdy nie wiadomo, kiedy się zacznie, więc... Tak. Cały dzień jakby za tobą, no normalny dzień, jaki masz zazwyczaj, a tu nagle o 20 jest telefon i jedziesz. No i to jest jakby tam prawie, wiesz, 24 godziny niespania. No i ten tata akurat, oni budowali dom, więc cały dzień był na budowie i mega tam zasuwał, no bo chciał zdążyć, żeby przed dzieckiem wszystko było gotowe. I wszyscy byliśmy tacy już na zapałkach, nie? I on mówi tak, nie, słuchajcie, ja muszę na chwilę, nie? I okej, okay, no jakby, wiesz, to właśnie to jest to, że ten poród trwa godzinami. I no ja pokazuję to tak, jak jest, nie? Jakby dziewczyny mówią, tak, że zaczarowywujesz poród. Nie, no ja pokazuję tak, jak jest, no z tymi rzeczami, które uważam, że są piękne i niesamowite i warte z właśnie zapamiętania. I też trudne. Tak, jakby no nie udajemy, że to jest leżenie na łące. Tak. Jakby, tak, ale no mówię, nawet jeżeli są te rzeczy fizjologiczne czasem właśnie trudniejsze, no to też zależy się od tego, jak do tego podchodzisz, jak się do tego przygotujesz, no to albo wiesz, jakby no, ta fizjologia cię po prostu przeraża, no albo wiesz, po co ona jest i ją rozumiesz i ją nawet wykorzystujesz po to, żeby ten poród był właśnie dobry, w sensie, no jak to powiedzieć, no właśnie nieprzerażające, nie? Ja na przykład mam takie ze szkoły doświadczenia, jak gdzieś tam na slajdach staram się przemycić trochę zdjęć z porodów, również takich pobranych z internetu z zaznaczeniem źródła i zdjęć, które pokazują przede wszystkim emocje kobiet na twarzy. I to jest niesamowite, bo widzimy na przykład kobietę z jakąś miną, z jakąś uchwyconą emocją, ale jak różne odczucia to zdjęcie potrafi wzbudzić różne, przeciwstawne, skrajne uczucia i emocje u kobiet, które to oglądają. Więc to też może mieć taką tutaj treść też bardzo terapeutyczną, myślę, dla par przygotowujących się. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby oglądać zdjęcia i filmy z porodów, gdzie pokazujemy, te porody są pokazywane od strony twarzy. Przeżyć doświadczeń, że widać tam też wysiłek, trud, zmęczenie, ale nie widać jednej często rzeczy cierpienia. Tak. Znaczy wiesz co, powiem ci, Liza, że ja jak zaczęłam pokazywać swoje zdjęcia, swoje reportaże, to naprawdę bardzo dużo do mnie kobiet pisze, że dziękują mi bardzo za to, bo one przestały się bać porodu.
że po prostu te zdjęcia pokazały im, że można to fajnie przeżyć, właśnie zobaczyć w tym wszystkim cel, że jest to właśnie spotkanie, jedyna taka chwila w życiu i że można po prostu zmienić optykę, że nie skupiamy się właśnie, że to jest takie strasznie fizjologicznie przerażające, tylko gdzieś jest zupełnie inna warstwa emocjonalna i warto o nią zadbać. I to też jakby, wiesz, dało mi do myślenia, jak bardzo my w Polsce też potrzebujemy tej fotografii, żeby właśnie jakby trochę zmienić obraz w ogóle narodzin w Polsce, tak? Żeby to właśnie przestało boleć, zanim się zacznie. A przestało dawać wspomnienia zdjęć z porodów lat 80., czy też zdjęć stokowych, które też no, są dalekie od fizjologii, pokazujące poród bardzo zmedykalizowany, najczęściej w leżeniu też na plecach. Ale też bywa takie skojarzenie z tą fotografią Ania porodową, że no tak, to jest domena porodów domowych, to tam cała impreza i dula i położne, i fotograf, i ciocia, babcia, taki obraz się z czasem gdzieś w społeczeństwie maluje. Ale czy fotografia porodowa jest możliwa w szpitalu? Wiesz, jak najbardziej. Ja w ogóle jak zaczęłam fotografować, to ja fotografowałam tylko w szpitalu. De facto pandemia spowodowała i obostrzenia, które weszły do szpitali razem z pandemią, spowodowały, że ja zaczęłam fotografować porody domowe, bo tak, to generalnie miałam tyle zleceń i tyle chętnych dziewczyn, że jakby zupełnie fotografowałam tylko w szpitalach. Oczywiście to nie jest takie po prostu proste, że sobie możesz wejść z ulicy z aparatem do szpitala, bo to jest tak, że jednak to jest instytucja. I generalnie zazwyczaj na terenie w ogóle szpitali obowiązuje zakaz fotografowania takiego, wiecie, komercyjnego, bo to, że ktoś sobie wyciągnie telefon i zrobi swoim telefonem takie, wiecie, własne zdjęcie, no to wiadomo, nikt tego nie będzie ani ścigał, ani jakby zabraniał. Natomiast no, jeżeli chodzi o już takich fotografów, fotografki, które przychodzą i jakby no, wykonują taką usługę, no to jest zakaz, tak? W związku z tym no, musi być wyrażona zgoda. I o taką zgodę jeszcze właśnie w tych czasach przedpandemicznych wnioskowała przynajmniej tu w Warszawie, zresztą w Polsce, z tego co jakby słyszę też od dziewczyn, no wnioskuje mama, bo to jest też kwestia dodatkowej osoby towarzyszącej. Tak? No właśnie, bo ty wchodzisz w zamian na przykład dla partnera, nie. Czy wchodzisz jako osoba dodatkowa do tej sali? Wiesz co, nie miałam, znaczy raz byłam tak, że byłam tylko z mamą, ale to dlatego, że tata po prostu z różnych powodów nie był, nie mógł. Natomiast wiesz co, generalnie ponieważ ja w tym czasie porodu chcę pokazywać miłość, relacje pomiędzy partnerami, no to generalnie nie umawiam się na wchodzenie zamiast, tak? Bo to nie o to chodzi. Nie, ale w sensie, wiesz, by mogło jakby ze szpitala, a czyli na przykład tak, właśnie... Właśnie tak, bo to prawo nam gwarantuje, że mamy jedną osobę towarzyszącą w porodzie rodzinnym, natomiast no, jeżeli chcemy więcej, no to trzeba o to zawnioskować i, no, i po prostu poprosić o zgodę. I w takim wniosku no, też mama zawsze wskazywała, że chodzi o fotografkę, tak, żeby też jakby w tej zgodzie była od razu zgoda na fotografowanie. I te zgody były udzielane jakby bez jakichś tam większych problemów w tych takich topowych szpitalach warszawskich, porodówkach. Nie było z tym problemu. No COVID trochę namieszał i no tak. powoli z tego wychodzimy. Luzują się restrykcje. W Warszawie jeszcze nie udało mi się w żadnym szpitalu dostać takiej zgody właśnie na to, żeby wejść jako ta dodatkowa osoba towarzysząca, ale jakby już tutaj w Polsce są pozytywne sygnały od moich koleżanek, że i w Oleśnicy, i w Mysłowicach, tam gdzieś na południu już jakby jest to możliwe z powrotem i myślę, że to po prostu jest kwestia czasu, kiedy i tu w Warszawie będę mogła do tego wrócić, że po prostu przechodzę do szpitala i no, jesteśmy na porodówce razem. A powiedz, jakie masz Ania doświadczenia, jeżeli chodzi o reakcję personelu, tak? No głównie położne przy tych porodach, ale no wiadomo, zdarza się, że lekarz też się przy porodzie pojawia. Czy spotykasz się z takim, z jakimś może, nie wiem, lękiem, wiesz, no to jest jednak robienie zdjęć.
Patrzenie też na ręce w cudzysłowie. Znaczy, wiesz co, nauka to tak trochę widzieć, tak jakby ja to rozumiem, że to może być taka gdzieś perspektywa, dlatego też ja jak z mamą jakby rozmawiam, czy to jest poród domowy, czy to jest poród w szpitalu, to zawsze mówię, słuchaj, jeżeli masz jakby właśnie położną dedykowaną, no w porodzie domowym to oczywiście tak jest, że się umawia dziewczyna położną konkretną. W szpitalu możemy mieć tą usługę nie, albo, no, albo nie. Natomiast jeżeli tak, no to zawsze proszę, żeby wszystkie osoby, które są zaangażowane, czy to jest właśnie położna, czy dula, żeby były poinformowane i żeby była taka też od nich zgoda na moją obecność. I oczywiście ja mogę sfotografować tak narodziny, że nie będę w ogóle mieć żadnych twarzy tych osób. Natomiast szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że no to jest bardzo jakby fajnie jakby tu przyjmowane i dziewczyny położne, dule wręcz jakby cieszą się ogromnie, że ja jestem, że mogę, że mogą być na tych zdjęciach i w ogóle uważają, że to jest jakby bardzo, bardzo fajne, tak? Że jakby one też, wiesz, w tym porodzie skupione są na, no one są skupione na fizjologii, bo muszą być, to jest ich praca i jakby muszą być czujne, muszą na to uważać i kiedyś taka położna mi powiedziała, jak zobaczyła reportaż, że mówi, wiesz co, Ania, dziękuję ci, bo po wielu latach w zawodzie i skupienia się na tej fizjologii, ja trochę straciłam tą perspektywę, jakie to jest niesamowite wydarzenie dla rodziców, nie? I jakby, no naprawdę bardzo duża jest taka otwartość na tą fotografię i wręcz jakby też, nawet wiesz, położne mówią, słuchaj, ja wolę, że ty jesteś, bo to jest tak, że ty gdzieś jesteś, ale tak jakby jak trzeba, to tam gdzieś, wiesz, z tyłu. Ja specjalnie nie używam żadnych tam, wiesz, dodatkowych lamp, czy tam, to jakby to nie jest jakby taka sytuacja, więc gdzieś tam sobie robię te zdjęcia, ale tak naprawdę nie powoduje żadnej takiej, wiesz, jakby przestajesz mnie zauważyć, tak? Natomiast mówią, że czasem jest tak, że jak właśnie tata wyskoczy z aparatem, no to jest tak, na auto aparat, no to jak na auto, a jest ciemniej, no to wali lampa, mówi do tej partnerki, weź się uśmiechnij, nie? Bo ona mu wcześniej powiedziała, że ma jej zrobić ładne zdjęcie i ona czasem to może powodować nawet przerwanie akcji porodowej, bo to jest takie wybicie z tego, jakby wiesz, co się dzieje, że o, właśnie wręcz jakby mówią, że to jest lepiej, żebyś ty była, żeby to było gdzieś po prostu zdelegowane na bok i właściwie po jakimś czasie nieodczuwana już, jak jest ten właściwa faza porodu, gdzieś tam, wiesz, te 5-6 centymetrów, kiedy już jakby jest naprawdę takie, wiesz, rodzime, to właściwie jakby, wiesz, mamy mówią, że w ogóle przestałam dla nich istnieć, tak jakby znikam, bo one są skupione, są na planecie poród, a ja sobie gdzieś jestem i sobie fotografuję, ale zupełnie, wiesz, nie w sposób jakiś taki ingerujący. Ja też bardzo to, wiesz, podchodzę do tego, że fotografia jest jakimś tam dodatkiem, tak? Ja nie jestem najważniejsza i gdzieś jestem, wiesz, tak sobie szukam tego miejsca, żeby no gdzieś tam, nie wiem, nie przeszkadzać, tak? Jakby nie mówię nigdy, ale proszę, proszę tutaj na bok, bo ja muszę mieć dobrą perspektywę, no to jakby w ogóle nie wchodzi w grę. Stąd no też jakieś tam, wiesz, to, jaki mam aparat, jaki mam obiektyw, no to wszystko to jest wypadkową tego, jak ja lubię pracować i jak pracuję. I no też mam taki pozytywny właśnie oddźwięk, że położne mówią, że nie, no super w ogóle się pracuje, bo no nie ma tego odczucia w ogóle, że ktoś jest i coś fotografuje. Ale szykując się, Anioł, do takiej fotografii porodowej, czy ty też zdobywałaś jakąś wiedzę o porodzie? Wiesz co, to jest, tak, to jest często takie pytanie, nie? Znaczy ja mam swoje doświadczenie, bo sama rodziłam 3 razy, tak? No teraz też już tak. Byłam na szeregu porodów i jakby no przez to jakby no nabierasz jakby pewnej wiedzy takiej podstawowej, no że ja rozumiem, co to znaczy rozwarcie, że rozumiem, jak jest ktoś mówi 5 centymetrów, nie? I jakby no takie bardzo podstawowe rzeczy rozumiem, żeby tak w ogóle się zorientować, jaki jest etap porodu, co też mi pozwala jakby zdecydować, czy już mam jechać, czy jeszcze nie jechać, czy tak. Tak. Natomiast wiesz, im dłużej fotografuję, tym bardziej świadoma jestem, jakby świadomie nie chcę wchodzić w taką wiedzę medyczną, nie chcę jakby, bo czasem jest takie pytanie, czy chciałabyś zostać dulą, tak? Bo ja rzeczywiście będąc z mamą, która rodzi, mam taką też często rolę takiego wsparcia, tak? Jakby, jakby nie ma problemu, ja
masowałam, trzymałam za rękę i jakby bardzo różnych rzeczy wiele robiłam. Nie mówię, że jak dula, ale jakby no, takiego wspierającego działania. Natomiast świadomie, wiesz, nie chcę wchodzić jakby tutaj w taką wiedzę, bo miałabym takie wrażenie, że wychodzę ze swojej roli. Tak? Jakby moją rolą jest fotografowanie i jakby skupienie się na emocjach, a nie na jakichś aspektach medycznych. I wręcz jakby obawiałabym się, że gdyby moja wiedza była za duża, to ja bym się być może jakoś za bardzo skupiała na czymś, co jakby no, to jest kogoś innego rola, więc jakby tam może się wstyd przyznać, ale no jak KTG leci, to już tam wiele razy czytam, który ten wykresik jest od czego i cały czas tego nie pamiętam. I jakby wiesz, to dobrze mi z tym, tak? Bo jakby, no mówię... No tak, inna jest twoja rola, tak? Ty tak, masz tak, szukać momentów. Tak, ja po prostu wchodzę emocjonalnie w to, w emocje rodziców, tak? A nie w medyczne aspekty, tak? W fizjologię, która jakby wiesz, no jakby ktoś inny nad tym ma czuwać i nie chcę, żeby mi to przeszkadzało. Także jakby zupełnie, wiesz, jakby właśnie takie mówiłaś, nie? Że ktoś się obawia, że ja coś kontroluję. Ja nie kontroluję, bo ja... Ciężko jest kontrolować coś, na czym się nie znasz tak naprawdę, więc jakby zupełnie nie mam takiej roli i jakby w ogóle to nie to, co ja, wiesz, co mnie ładuje, dlaczego ja chcę te narodziny fotografować. A wiesz co, tak jak słucham, to no to trochę tak funkcjonujesz, nie ukrywajmy się, z tym fotografowaniem, jak położna, tak mi się wydaje, czy jak dula, czyli ty też jesteś w jakiejś gotowości porodowej. No bo to nie jest tak, że przyjadę do fotografii, jak będziesz rodziła między 7 a 15, tylko też wiemy, że no, termin porodu najczęściej, który kobieta ma wyliczony, jest tak zwanym terminem środkowym, że w sumie możemy mówić o czasie 4 tygodni gotowości porodowej. Więc jakbyś mogła tutaj technicznie opowiedzieć w ogóle, jak para na przykład wpada na pomysł, że chce mieć taką fotografię, taki reportaż, oni się do ciebie odzywają i jak dalej? Jak dalej? No, rozmawiamy, właśnie to, co tam mówiłam, spotykamy się i rozmawiamy w ogóle o tym, jakie oni mają wyobrażenia, potrzeby, jakby dlaczego w ogóle chcą to sfotografować. Poznajemy się, bo też już mi zależy, żeby się trochę poznać i tak poczuć, czy jest flow, tak? No bo ja sobie zdaję sprawę, że jest to zaproszenie do takiego bardzo wyjątkowego momentu w ich życiu i po obu stronach jakby fajnie, żeby zaklikało po prostu, nie? I to dla mnie jest bardzo ważne, żeby tak było. Natomiast później, no to rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że z tym wyczekiwaniem to dokładnie jest tak jak położna. I no, nawet teraz, jak się umawiałyśmy, to mówiłam, że słuchaj, mam dziewczynę na 9. I się spotkamy. Terminem na 9 właśnie czerwca i mówię, no dobrze, umówmy się na ten live, ale może się okazać, że ja będę musiała go nawet w ostatnim momencie odwołać, bo rzeczywiście umawiam się z rodzicami tak, że od tego terminu, który jest tym terminem takim, powiedzmy, no, wpisanym w książeczkę, na 2 tygodnie przed umawiam się na taką pełną dyspozycyjność. To znaczy jestem pod telefonem, gotowa za aparatem wyruszyć po prostu o każdej porze dnia i nocy, jak się poród zacznie, po to, żeby po prostu być i jestem, aż się dziecko urodzi i tak no, przeciętnie 2 godziny po, żeby to kangurowanie i tą właśnie taką tą bliskość tych pierwszych godzin uchwycić. No i po terminie, no to do momentu, aż się urodzi, tak? Czyli tutaj dokładnie tak jak położna, tak? Z drugiej strony mówię, że to jest trochę skrzyżowanie z fotografem ślubnym, no bo jestem też wiele godzin, nie wiadomo jakby jak to tak naprawdę długo, ale wychodzę z no, ogromem zdjęć, które później też muszę przygotować, wyselekcjonować, przygotować właśnie jakąś tam edycję ich zrobić, więc rzeczywiście jakby, no ja oddaję się średnio 100 zdjęć, tak, średnio w sensie przynajmniej 100 zdjęć, to jest tak między 150, więc to też jakby taka większa ilość, więc no mówię, to jest taka krzyżówka położnej z fotografem ślubnym, przy czym no właśnie z tym takim aspektem, że fotograf ślubny może powiedzieć fotografuję do północy, a później od każdej godziny, nie? Do oczepin, tak. A później już jakby ten, natomiast no tu wiadomo, że się umawiamy na rezultat, tak? Jakby ja nie mówię, że to mnie od jakiejś godziny, po prostu obydwoje, czyli ja i rodzice musimy wziąć to na
na klatę, że po prostu no, może to trwać 3 godziny, a może trwać 20 godzin i ja po prostu no, jestem, tak? Tyle ile trwa, po to, żeby no, sfotografować całą taką historię tej miłości. A Aniu, jakbyś mogła powiedzieć o drodze do bycia fotografem porodowym, bo ja wiem, że część osób, które myślą o tym albo po prostu zajmują się fotografią, czy są jakieś, wiesz, dodatkowe kursy, szkolenia dla fotografów z zakresu właśnie fotografii porodowej, jak w tym kierunku pójść? No bo jednak różni się to znacznie od fotografii studyjnej. Pewnie bliższa jest fotografii reportażowej, ale nadal jest to bardzo specyficzny jakby świat fotografii. Tak, wiesz, to mnie, znaczy, tak, coraz więcej, wiesz, tak jak gdzieś tam coraz więcej rodziców się tym interesuje, tak samo i fotografów i fotografek jest coraz więcej, które gdzieś tam myślą o tym, żeby spróbować i zobaczyć, czy to się będzie też jakby im podobać. I rzeczywiście zdecydowanie to jest taka fotografia, która no, jest taką ekstremalną fotografią reportażową, bym tak powiedziała. Nigdy nie wiesz, na co jedziesz. Jak to będzie? Nawet jeżeli wiesz, rozmawiamy z mamą i mama mi opowiada, słuchaj, tu w salonie będzie basen, ja tu będę rodzić, tu jest dużo świateł, tu mamy taką lampę sufitową, tu jeszcze parę bocznych i w ogóle super będzie ten i w ogóle będę za dnia rodzić, nie? A później wiesz, jest telefon w środku nocy, przyjeżdżam, a mama jest w łazience ciasnej, przy jednej świeczce, ciemno totalnie. I no i ona tam jest. I tyle. I trzeba sobie z tym poradzić. Więc generalnie, jeżeli na przykład, nie wiem, fotograf się czuje, czy fotografka czuje się na przykład, wiesz, bardzo dobrze w studio, w zastanych warunkach, w takich znanych warunkach, że umie mieć swoje lampy, swoje ustawienia. Bo trochę tak fotografowie się dzielą na takich, którzy właśnie lubią takie jakby wiedzieć, na co się umawiają. I nawet wiesz. Ja bym powiedziała, że przy ślubie jest tak, że jeżeli fotograf, wiesz, fotografuje na jakimś terenie, to on zna kościół, wie dokładnie, jak ceremonia będzie przebiegać, nie? I on wie, że w tym kościele, jak sobie ustawi lampę i ustawi sobie aparat na takie parametry, to zrobi świetne zdjęcia. I wie, gdzie się ustawić, bo w tym kościele już był 100 razy i wie, że w tej Tak. perspektywie, a podczas kazania wyjdzie na tam, wiesz, na schodki i będzie super view, nie? No to tutaj tego nie ma i tu sobie to nic nie jesteś w stanie zaplanować. Musisz być bardzo Zwłaszcza w taka. szpitalu, w którym być może też jeszcze nie byłaś nigdy, a nawet może jak widziałaś jakąś salę, no to i tak może być w innej sali ten Nie, poród, znaczy więc. to w ogóle powiem ci, że ja za każdym razem to jest po prostu wielka niewiadoma. I to, co mówię jakby dziewczynom, które jakby gdzieś się do mnie zgłaszają, w ogóle jak to zacząć i od czego zacząć, to mówię, słuchaj, zacznij od tego, że znasz na wylot swój aparat. I że właśnie dobrze się czujesz i poćwiczysz sobie taką właśnie fotografię reportażową, nie? Bo już podczas narodzin to jest po prostu jazda bez trzymanki i musisz znać bardzo dobrze swój aparat, żeby skupić się na tym, co się dzieje, jakby złapać pewne rzeczy, a nie na tym, jak po prostu ustawić, zmienić Światło i ustawienie. Tak, i w modelkę. ogóle tak, no bo to, co jest też, jakby wiesz, ogromnym wyzwaniem, to jest to, że tu masz jedną szansę. To nie jest tak, że kopiesz, jakby nie zrobisz, prześwietlisz, nie doświetlisz albo coś w ogóle rozmyjesz, tak? To będzie jeszcze jedna szansa, tak? Tu nie ma tej możliwości i to jest też taka duża odpowiedzialność, którą bierzesz na siebie, że no to jest. Tak, nie? I jeżeli chodzi o tę część porodową, no to powiedzmy tam, gdzie rzeczy dzieją się powoli, tak? I jakby możesz spokojnie się rozgrzać, poczekać, wyczekać, spróbować jeszcze raz i jeszcze raz, ale już później, jak jest maluszek, już jest ten moment właśnie rzeczywiście tego porodu, rzeczy dzieją się bardzo szybko i tu musisz dokładnie znać na przykład swoje osobiste uwarunkowania, ile jesteś w stanie utrzymać aparat, jak szybko, jak wiesz, jaki czas możesz sobie ustawić, bo ja na przykład wiem, że jak dochodzi ogromne wzruszenie, bo ja często płaczę, tak? I jak wiecie, bo to jesteś w tych emocjach, zanurzona totalnie i kiedy to wszystko się dzieje, to tak samo to wchodzi i odczuwasz to i musisz wiedzieć, ile jesteś w stanie jakby zejść z tego czasu, bo na przykład jest bardzo ciemno,
Więc jakby jest taka pokusa, żeby zejść z czasu, ale z drugiej strony, jeżeli ci się ręce trzęsą, bo są ogromne emocje, to jakby wiesz, nie No będą tak, proste już te trafisz, zdjęcia. tak. Wiesz, ja w ogóle myślę, że po prostu ważnym jest takim jest mój stosunek do zjawiska jako fotografa, do takiego doświadczenia, jakim jest poród, bo Tak. idąc na pierwsze, do fotografowania pierwszego porodu, czasem się mogę zaskoczyć i chyba łatwiej jest fotografować, mam wrażenie, przejść fotografowi wojennemu do fotografii porodowej niż studyjnemu, który lubi jakieś warunki takie laboratoryjne, do porodu. Tak, natomiast wiesz, ja to mówię tak, no dopóki nie spróbujesz, no to nie wiesz może, natomiast trzeba wziąć też taką odpowiedzialność, że ta próba jest dla kogoś tym jedynym momentem w życiu. I trochę wiesz, ja widzę, że dziewczyny często ogłaszają się, szukam pary, która mi tu za darmo pozwoli sfotografować, i ja sobie tak spróbuję, tak? Jakby wiesz, jeżeli jest taki po drugiej stronie, rzeczywiście, no dobra, niech sobie spróbuję, ale w sumie na tych zdjęciach nam nie zależy, to jest jakby okej, okay, umawiamy się, jest okej, okay, nie? Natomiast wiesz, jeżeli to jest tak, że tym ludziom zależy, tak ja rodzicom mówię, jeżeli wam naprawdę zależy, no to zwracajcie uwagę, tak, oglądając portfolio fotografa czy fotografki, jeżeli to jest pierwszy raz będzie tej osoby, to nie wiadomo, że jakby ja też kiedyś pierwszy raz poszłam, tak? No każdy miał swój. Tak, ale zwracajcie uwagę, jakie są te zdjęcia. Czy to są zdjęcia ze studia, takie, wiecie, że tak powiem, ustawione, czy jednak to jest tak, że ta osoba potrafi sfotografować jakieś emocje w jakimś wydarzeniu, tak? Jeżeli oglądacie nawet jakieś, nie wiem, zdjęcia z urodzin dziecka, tak? I te zdjęcia do was przemawiają emocjonalnie, to znaczy, że to jest ten sposób patrzenia, tak? Bo to, co tak naprawdę kupuje się w fotografii, to jest sposób patrzenia i dostrzegania, tak? I jeżeli oglądacie, nie wiem, właśnie zdjęcia jakiejś fotografki, która chce przyjść i zrobić i mówi, to jest mój pierwszy raz, to jakby okej, okay, tak? Tylko po prostu zwróćcie uwagę, jak ona fotografuje i czy ten sposób patrzenia jej wam się podoba. I powiem Ci, Iza, to jest też tak, że czy można się w Polsce tego uczyć? W Polsce wciąż tego jest mało. Ja sama dużo jakby szukam jakby tutaj takiej nauki za granicą. Certyfikowałam się w Stanach, robiłam takie właśnie różne kursy u fotografek, które wiesz, 500 porodów sfotografowały. Natomiast ja też w Polsce tutaj stwierdziłam, że, znaczy zrozumiałam, że tak naprawdę fotografowanie narodzin jest takim bardzo lokalnym działaniem, tak? I jak zaczęłam pojawiać się gdzieś tam w mediach, o tym mówić, o tej idei, to nagle się okazało, ja mieszkam w Warszawie, nie? I nagle się okazało, że dziewczyny z całej Polski, z jakiegoś, wiesz, Wrocławia, ze Szczecina piszą do mnie i mówią: Ania, widziałam, Przyjechać. mi się podoba, musisz przyjechać. I wiecie, no to jest po prostu czasem po prostu no, fizycznie niemożliwe, tak? Jakby możemy zakładać, że się teleportuje, ale to jest trudne. I ja sama doszło do mnie, że to tak jakby, no, że ja muszę coś zacząć robić, żeby tych dziewczyn nie zostawiać, bo najpierw, wiesz, budzę apetyt, a później mówię, no, Tak, sorry, ale nie chciałam, pomógł. tak, ale jakby tak. I stworzyłam taką grupę, społeczność zaufanych fotografek porodowych, gdzie po prostu dziewczyny z całej Polski, fotografki, które chcą no, spróbować, które fotografują, są w tej mojej grupie i razem się inspirujemy, przekazujemy sobie jakieś przemyślenia, dzielimy się doświadczeniami. No i też właśnie jak się zgłasza do mnie mama, która mówi, jestem ze Szczecina, to ja wiem, kto jest w Szczecinie i kogo mogę polecić, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Katowicach, czy gdziekolwiek w Białym, no właściwie w całej Polsce mamy taką w ogóle też grupę Fotografia Porodowa, gdzie też szukacie może, to zgłoście się tam i znajdziemy fotografkę, tak, która albo już fotografuje, albo po prostu bardzo chce i zrobi z wami to. Natomiast ja po prostu też patrzę i no mówię, jednak muszą być predyspozycje do reportażu, tak? Myślę, że to tak nie jest, że mogę sfotografować wszystko. Tak.
Super. Ania, Także. gdzie można cię Zapraszam. złapać? Powiedzmy w sferze internetowej, ale też może w sferze jakiejś realnej, nie wiem, masz studio, czy raczej przekierowanie przez stronę internetową do kontaktu z tobą? Wiesz co, studia nie mam, bo studiem moim jest porodówka albo Porodówka, dom. dom. Więc ja nie mam takiego miejsca, ale jak najbardziej jestem i na Facebooku, i na Instagramie. Mam stronę www i mam te grupy, więc jak jesteście tutaj gdzieś, dziewczyny, które marzycie o tym, jesteście fotografkami, chcecie spróbować, chcecie więcej się dowiedzieć, jak to wygląda, właśnie z czym to się je i jak się do tego przygotować, to zapraszamy do tej społeczności. Znajdziecie ją na Facebooku. Natomiast jeżeli właśnie jesteście gdzieś tam fascynatkami, chcecie pooglądać, chcecie się dowiedzieć więcej, a może znaleźć właśnie fotografkę, to zapraszam na stronę Fotografia Porodowa, też na Facebooku, na taką grupę, to na nie stronę też, czyli na Facebooku, no trochę jestem dinozaurem, bo nie wiem, już teraz tak chyba ten Facebook taki niby jest dinozaurowaty, ale jakoś tam chyba wygodniej to Ale takie na po... Instagramie też jest obiektywnie najpiękniejszy pod nazwą, więc Tak. zaraz Piszcie. prześlę. Piszcie i jak najbardziej tutaj, no staram się jakby tutaj was wspierać, tak? Dobra. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Odsyłam do Ciebie. Live będzie zapisany i też będzie na YouTubie dostępny. Ani profil to jest obiektywnie najpiękniejsze, też trafiona nazwa. No i miejmy nadzieję, że się w końcu w realu spotkamy przy No. fotografii porodowej. Ja to wiesz, wypowiadam głośno i wyraźnie do wszechświata, że mam takie marzenie. Dobrze by w końcu było. Już o Dokładnie. włos prawie by było, ale nie wyszło. Dokładnie. No. Ale wszystko przed nami. Super. Aniu, bardzo Ci dziękuję za czas i zapraszam na profil Ani obiektywnie najpiękniejsze. Również Dzięki, dziękuję Aniu. za. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Pa.